Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Na co dzień zajmuję się nowoczesnymi usługami dla biznesu. Łączę firmy ze sobą, zarządzam mediami, czyli outsourcing portalem oraz magazynem Outsourcing & More i prowadzę klub Pro Progressio, w którym zrzeszam ekspertów i specjalistów z dziedziny nowoczesnych usług dla biznesu, outsourcingu i centrów usług wspólnych. A to jest mój podcast. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Miłego słuchania. Można by powiedzieć święta, święta i po świętach. No bo tak, dzisiaj mamy wtorek, 14 kwietnia 2020 roku i jest to pierwszy dzień po świętach Wielkiej Nocy. Zupełnie innych świętach niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. No bo praktycznie każdy z nas spędził je w odosobnieniu, a ze swoimi bliskimi łączyliśmy się przez różnego typu narzędzia do zdalnej komunikacji. No ale nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek, mimo tego, że jest nagrywany we wtorek, poświęcę ciekawej osobie z obszaru, jakim jest sektor nowoczesnych usług dla biznesu. A moim dzisiejszym bohaterem, bohaterem odcinka numer 131 jest Piotr Boulanger. Z Piotrem można by powiedzieć, że znam się od piaskownicy i nie będzie to przekłamanie, gdyż to była końcówka lat 70., kiedy poznaliśmy się. Tak, końcówka lat 70., kiedy się poznaliśmy. No i wtedy spędziliśmy wspólnie kilka chwil w przedszkolu. Tak, w przedszkolu, a potem już nasze drogi się trochę rozdzieliły, żeby później znowu się spleść. No i od kilku lat znowu jesteśmy w gronie dosyć bliskich znajomych. Zarówno jeśli chodzi o nasze takie sporadyczne kontakty, ale też i przede wszystkim zawodowo. No to kim jest Piotr Boulanger? Coworkingiem ten człowiek zajmował się w Polsce jako jeden z pierwszych, na długo przed wejściem do Polski dużych graczy z obszaru coworkingu i biur serwisowanych. Powiem Wam, że ja od Piotra tak naprawdę nauczyłem się tego i dowiedziałem się tego, czym są w ogóle biura coworkingowe, jak to wszystko działa, po co to jest robione, dla kogo. To on był tutaj takim inspiratorem, przynajmniej wobec mnie, zainteresowania się tematem coworkingu i pracy wspólnej i wyjścia freelancerów z domów do przestrzeni wspólnej, gdzie mogli razem ze sobą realizować różne cele zawodowe. Ale zanim przejdziemy i poopowiadamy sobie troszeczkę więcej o kwestiach zawodowych, to warto jest przyjrzeć się warstwie edukacyjnej, jaką Piotr ma za sobą. Piotr pokończył studia, uczęszczał na różne uczelnie i interesował się chociażby takimi obszarami jak psychologia, socjologia, zarządzanie procesem jakości, ekonomia, ale także filozofia. To są obszary edukacyjne, które towarzyszyły Piotrowi w latach jego edukacji. Ma za sobą naukę na takich uczelniach, w takich szkołach jak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Wyższa Jańskiego w Warszawie, Warszawska Szkoła Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, a nawet Instytut Ekonomii przy Polskiej Akademii Nauk. Trochę tego było i niewielu mamy ludzi w Polsce, którzy tak obszernie i to z różną tematyką podchodzili do rozwoju swojej edukacji. Ale u Piotra to wszystko było spójne, dlatego że jeżeli spojrzymy sobie na miejsce, w którym jest teraz, to w tej chwili wykorzystuje zarówno te kwestie zarządcze, socjologiczne, psychologiczne, no i nawet filozoficzne. Także to wszystko wpłynęło i jest realizowane w tej chwili przez niego w ramach obecnego miejsca zatrudnienia. Ale zanim Wam powiem, gdzie on w tej chwili siedzi, no to powiem Wam, że zawodowo przechodził przez wiele różnych obszarów, w tym tych, które wpłynęły na jego obecne życie zawodowe. Nie będę wymieniał wszystkich, ale te, które są bardziej ciekawe, Wam przedstawię, bo myślę, że warto. Piotrek jest współzałożycielem Clockwork Cowork. Tak, w 2012 roku on już tworzył i zarządzał biurem coworkingowym w Warszawie. Nawet nie jednym, tylko były tam potem jeszcze jedno, a nawet chyba dwa. Tutaj nie będę się trzymał tego opisu, natomiast ja dobrze znam to biuro, które było osadzone na warszawskim Mokotowie i nawet odwiedzałem go tam kilka razy. Także przestrzeń bardzo ciekawa i służąca do pracy kreatywnej.
kim jeszcze był w swojej ścieżce zawodowej? No był kierownikiem operacyjnym na przykład w Taxify. Tak, 2016 rok to był ten etap w jego życiu zawodowym, gdzie rozwijał Taxify. Co więcej, później był Chief Operations Officer w pozamiatane.pl i to już rok 2017. Pozamiatane.pl to taka organizacja, która zbierała różne osoby, które mogły wspierać w sprzątaniu przestrzeni biurowych. No i tutaj za optymalizację pracy w tejże organizacji Piotrek odpowiadał. No i teraz przechodzimy do dwóch bardzo ciekawych etapów w życiu zawodowym Piotra Boulange, a mianowicie jest on dyrektorem Founder Institute Warsaw i tą funkcję pełni od roku 2014. Natomiast później, bo w roku 2018 dołączył do kogo? Do nikogo innego jak do WeWorku. No i od tamtej pory jest szefem WeWork Labs Warsaw. Na uwagę zasługuje Founder Institute, dlatego że jest to największy na świecie akcelerator startupowy i to na etapie pre-seed. Ta organizacja wsparła już ponad 4000 firm w uruchamianiu ich działalności, a Piotra od zawsze nosiło, aby był blisko startupów i współpracował z organizacjami, które są na samym początku swojej drogi. W związku z czym nie ma się co dziwić, że w tej chwili wylądował w zasadzie już nie teraz, no bo to już trwa 2 lata, pracuje w WeWork Labs. Więc ten własny cowork, czyli Clockwork Cowork, który tworzył w 2012 roku, współpraca z Founder Institute, to spowodowało, że Piotr zainteresował się społecznością WeWork. No i to skutecznie. Obecnie jest szefem WeWork Labs, gdzie wspiera w rozwoju cały szereg różnych organizacji, które chcą się wybić, są mniejszymi organizacjami i chcą skorzystać ze wsparcia, jakie daje społeczność WeWork Labsu. Tam jest dosyć ograniczona możliwość korzystania z tego, co WeWork Labs oferuje. To nie jest typowa część WeWorkowa, tak to nazwijmy, typowa część coworkingowa tego giganta, jeśli chodzi o pracę wspólną, tylko jest to na wydzielonej strefie, na konkretnych warunkach oparta współpraca ze środowiskiem startupowym i małych oraz mikroprzedsiębiorstw. O tym, jak ta praca wygląda, to Piotr udzielił mi wywiadu. Tak, w lipcu 2019 roku, czyli niecały rok temu, Piotr udzielił mi wywiadu, który ukazał się na stronach magazynu Outsourcing and More. Zapraszam Was do lektury tego wywiadu, dlatego że z niego dowiecie się znacznie więcej szczegółów na temat tego, czym jest w ogóle WeWork Labs. A gdybyście chcieli spotkać Piotrka osobiście, no to myślę, że jeżeli udacie się do któregoś z biur WeWork Labs w Warszawie, no to macie bardzo dużą szansę na to, aby się z nim tam spotkać. Człowiek nastawiony na ludzi. Mądry, cierpliwy, to jest bardzo ważna cecha. Patrzący w przyszłość i posiadający dar dobrej analizy tego, kogo i z kim połączyć, aby biznes się dalej rozwijał. No, to są cechy, które mega mu pomagają w pracy w WeWork Labs. A do tego jest pasjonatem tego, co robi. Jak się rozmawia z Piotkiem, jak się z nim spotyka w jego środowisku biznesowym, to widać, że ten facet kocha swoją robotę. On nie jest tam przyspawany do stołka i on nie robi jej z konieczności. To jest człowiek, który swoją pasją w pełni angażuje się w to, co robi. No jest też miłośnikiem biegania, a przy okazji wrzucania fotek z tego biegania na media społecznościowe. Jeżeli śledzicie Piotra na jego profilach społecznościowych, no to zobaczycie, że co jakiś czas pojawiają się fotki z przebiegniętym dystansem oraz zdjęciem właśnie z miejsca, gdzie biegał i co robił. Piotr jest dobrym kompanem do rozmowy i jedną z najlepszych w Polsce osób od coworkingu. Tak, taki właśnie jest Piotr Boulange. Powiem Wam, że jeżeli nadal nie wiecie, czym jest coworking, nie wiecie, z czym to się je, czy warto się w ogóle tym tematem interesować, ale nie pod kątem, jak wyglądają biura, albo kto nimi zarządza, tylko w ogóle, czym jest idea coworkingu i jak wygląda świat coworkingu na świecie, to Piotr Boulange jest osobą najlepszą w Polsce, albo jedną z najlepszych w Polsce, która w bardzo prosty, czysty i konkretny sposób jest Wam w stanie całą tą filozofię wyłożyć, no i wskazać Wam właściwą drogę. Taki właśnie jest Piotr Boulange. A ja mam przyjemność znać go od piaskownicy. Tak,
od Piaskownicy. Dziękuję Wam za dziś, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam oczywiście na Instagrama, to będę jeszcze Wam powtarzał przez kolejnych kilka odcinków, dlatego że ten Instagram się zaczyna mocno rozkręcać. Zobaczcie, jakie grafiki tam wrzucamy do każdego kolejnego odcinka. A jeśli Twoja firma świadczy usługi w modelu B2B, to zapraszam Twoją firmę do klubu Pro Progressio, bo to tu łączymy biznes z biznesem i dajemy dużo możliwości do wykorzystania, jeśli chodzi o promocję, networking czy też rekomendacje usług. Przyjrzyj się bliżej. Tak jak już powiedziałem, linki do wszystkich rzeczy, o których dzisiaj Wam mówiłem, do profilu Piotrka, do WeWork Labsa, do magazynu Outsourcing and More oraz do Instagrama i nawet do magazynu, a nawet do profilu facebookowego mojego podcastu znajdziecie w odcinkach, w linkach poniżej opisu do tego odcinka. Tyle na dziś, dziękuję Wam serdecznie. Ja nazywam się Wiktor Doktor, a to był podcast BSS, bez tajemnic. Na razie, cześć!